Kierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim łódź Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również i świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak, jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Człowiek musi wejść w ten świat. Poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony, nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka. Przeciw jego wewnętrznej prawdzie, gdyż serce ludzkie, jak powiedział święty Augustyn, jest niespokojne. Niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycany. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać, nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. W przemówieniu, które kiedyś wygłaszałem w UNESCO, powiedziałem, iż pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. Ażeby poprzez wszystko ażeby poprzez wszystko to, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich, dla drugich. Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego
zaszczepionego na chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samo wychowanie zmierza do tego właśnie, aby bardziej być człowiekiem, być chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości. Świat może być niekiedy groźnym żywiołem, to prawda, ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata. Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, bo patrzył w oczy Chrystusa. Gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut: czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokusy i Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską. I nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku, a nie ofiary. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
Was i całą młodzież polską. Pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce pięknej miłości, Królowej Polski. Amen.